Wbijam do klubu. Śmierdzi. Zauważam chłopaka w niebieskich rurkach. Mijam go. Ma duże oczy, usta wąskie i ostro zarysowane, winne, a ich koniuszki kierują się ku górze. Przypominają trochę ogonki jabłek czarne włosy, grzywka na bok pali pięknie pali spokojnie do tego biała koszula, rozpięta na trzy guziki niedbale wciśnięta w spodnie. Podchodzę do baru. Barmani w samych majtkach. Zerkam za siebie, odważny. Mierzy mnie wzrokiem. Nawet z tej odległości widzę wyraźny kontur jego ust. Nie odwrócił wzroku. Patrzymy więc na siebie, a raczej robimy próbę oczu. Kto pierwszy zrezygnuje? Nie on. Odwracam się, żeby odebrać drinka. Postanawiam ponownie przejść obok chłopaka w niebieskich spodniach. Wiem, że złamię podstawowe zasady klubowej etykiety. Postanawiam jednak musnąć go wierzchem dłoni. Jestem ciekawy, co zrobi. Może się odsunie. Urażony, że śmiałem tak koło niego przechodzić. Obrazie się? Że tak szybko, bez powodu i tak prawie teatralnie. Że kim ja jestem, żebym tak robił. Że mnie nie zna, że jestem obcy i z pewnością nietutejszy. Że wpadł tylko na moment i on mnie nie widzi i nic nie poczuł. Że jestem stary. Nie odszedł. Stoi i spokojnie prawą ręką unosi papierosa do ust. Podchodzę do niego od tyłu. Na szyi chłopaka wisi łańcuszek. Srebrny. Malutkie ogniwa zaczepiają się o włosy na karku. Na prawym uchu, z tyłu, widzę małe znamie. Czy wie o jego istnieniu? Nachylam się do niego i do tego ucha ze znamieniem. Poczęstujesz mnie papierosem? Chłopak nawet nie drgnął. Nie usłyszał? Nie poczuł mojego oddechu? Ale przecież się uśmiecha. Na pewno. Widzę, że kąciki ust podnoszą się. Poczęstuję. Nadal stoją za nim. Nie odwraca się. Zauważyłem, jak jego kości policzkowe poruszyły się, kiedy on mi odpowiedział. Postanawiam grać tak jak on. Opieram się o filar, upijam drinka i czekam. Widzę, jak parę ciemnych kosmyków na karku wsunęło się pod kołnierzyk. Widzę, jak koszula opina jego talię. Odwraca się. Wyciąga paczkę papierosów z tylnej kieszeni spodni, otwierają ustami. Wysuwa na długość ustnika papierosa. Wyciągam tego papierosa palcami. Wkładam do ust. Przygląda się moim ruchom, żeby w odpowiednim momencie podać mi ogień. Zaciągam się. Wypuszczam dym ustami. Kieruję go na bok, aby nie udmuchnąć mu w twarz. Uśmiecha się. Odsłania białe zęby. Zwilża wargi końcem języka. Wkłada papierosa do ust. Zaciąga się. Przy wdechu jego koszula delikatnie rozsuwa się na klatce. Wypuszcza dym na bok. Koszula znowu zakrywa piersi. Nachyla się do mnie. Pokaż mi swoją dłoń. Robię to, o co poprosił. Ujmuje nadgarstek i odwraca jak do wróżenia. Patrzy mi w oczy. Widzi ufność, choć nie powinien zaciska palce na moim nadgarstku i w tym samym momencie jego druga ręka, ta w której trzyma papierosa, uderza w moją otwartą dłoń. Wrzeszczę, odpycham go, chyba upada. Chuj. wybiegam z klubu.